Jest zimno, mokro. Całą noc lało. Rano lało. Teraz jest dosyć silny wiatr. Generalnie jest nieprzyjemnie. Ale chciałem zdążyć, zanim znowu się rozpada, coś zdjąć. To coś wisi tutaj w moim kąciku kompostownikowym. No, schodzisz czy nie schodzisz? Schodzi. Dobra, zeszło. Co to jest? Niedługo wszystko wam powiem. Tematem dzisiejszego filmiku będzie domek dla murawek. Właśnie taki domek zdjąłem wczoraj po południu z mego kącika kompostownikowego. Czym są murawki? Murawki są to pszczoły, z tym, że są to pszczoły, które nie żyją w rojach, w dużych grupach. Nie są to takie pszczoły, które znamy z uli, tylko żyją samotnie. Żyją sobie samotnie i ciekawostka jest taka, że są znacznie skuteczniejsze w zapylaniu roślin niż te tradycyjnie znane nam powszechnie pszczoły zamieszkujące ule. Dlaczego w ogóle mówię o murawkach? Jeśli piszecie w Google'ach, czy w wyszukiwarkach hasło zapylacze, pszczoły, murarki, to przekonacie się, że zwłaszcza w ostatnich latach istnieje problem zmniejszającej się populacji tych bardzo pożytecznych owadów. Gdyby nie było zapylaczy, nie byłoby naszych plonów rolnych, zbóż, owoców itd., itd. Ale przechodząc do tego egzemplarza. Jaka jest jego historia? Kilka lat temu, chyba będzie z 5-6 lat temu, wraz z starszym synem wzięliśmy udział w ramach wolontariatu takiej akcji jednej z fundacji zajmujące się ochroną środowiska, właśnie budowy domów dla murawek. W ramach obchodów Dni Ziemi, z jakimś wczesnym latem, czy późną wiosną, w ramach takich pikników organizowanych w mieście, zajmowaliśmy się właśnie budową takich konstrukcji. Było to fajne doświadczenie, zwłaszcza obserwować tatusiów, którzy przychodzili ze swoimi pociechami i chcieli się popisać, jak to oni będą jednym uderzeniem młotka wbijali tutaj gwoździe w ten daszek. W ten daszek konstruowali tą konstrukcję. Generalnie zabawa była przednia, satysfakcja ogromna, tym bardziej, że robiliśmy coś pożytecznego dla przyrody. No i po tej naszej akcji taki jeden z tych domków mogliśmy wziąć ze sobą. Tak jak go przynieśliśmy 5-6 lat temu i zawiesiłem go u siebie na działce, tak od tej pory praktycznie go nie ruszaliśmy. Ja przez chwilę taki pomysł, żeby te sklejki tutaj wyszlifować, pomalować i zawieźć jeszcze raz, ale po bliższym przyjrzeniu stwierdziłem, że one się za bardzo nie nadają do renowacji, więc chyba wymienię te listewki i te sklejki na coś innego. Generalnie skonstruuję nowy domek dla murawek, ale opierając się na tej samej bardzo prostej konstrukcji. No dobra, słuchajcie, przechodząc do szczegółów konstrukcyjnych. Budowa, tak powiedziałem, jest banalnie prosta. Mamy jedną sklejkę, drugą sklejkę, kawałek listewki ulokowane tutaj w środku. Dosłownie 6 gwoździków przytrzymujących sklejkę do tej listewki w środku. Część zasadniczą stanowią tutaj trzciny. Stanowią trzcinki. Zwróćcie uwagę, to, że tutaj one są tak nierówno umieszczone w tym domku, to wynika z tego, że jakieś ptaszyska prawdopodobnie próbowały dostać się do ich zawartości, czyli do jajek, czy też larw pszczół, które znajdują się tam w środku. Zobaczcie, tutaj widać nawet jakieś takie pęknięcia, jakby tutaj jakieś ptaszyska rzeczywiście dziobami próbowały się dostać do środka i zjeść zawartość. Także pęczek trzciny został związany jakimiś tam sznureczkami. No, to są jakieś tworzywa sztucznego, żeby
nie ulegały szybkiemu rozpadowi na powietrzu, w warunkach atmosferycznych. Całość jest przytrzymywana tutaj też sznureczkami, które wychodzą na zewnątrz przez cztery wywiercone otworki w tych sklejkach stanowiących daszek i całość była zawieszona na jakiejś tam lince i wisiała sobie na mojej konstrukcji drewnianej. Spróbuję teraz dokonać renowacji, a właściwie to budowy takiego domku od podstaw, mianowicie zbuduję nowy daszek, wymienię te zużyte trzcinki, dziurawe, zbutwiałe i tak dalej na nowe, które pozyskałem tydzień temu, korzystając z ładnej, słonecznej i mroźnej pogody z pobliskiego oczka wodnego. I na koniec spróbujemy zawiesić nowy domek z powrotem w moim kąciku. Wymiar oryginalnego domku to jest 25 cm na 12,5. Ja myślę, że będę się trzymał tego samego wymiaru. Słuchajcie, tutaj co wykorzystam do budowy tego daszka? Po remoncie tarasu, po rezygnacji z płytek jakiejś tam, z jakiegoś gresu, to niestety na tarasie, ci co mają gres na tarasie, to wiedzą, że on nie wytrzymuje dłużej niż kilku lat, odkleja się, jest, mimo zostania najlepszych klejów, odpornych na mróz, elastycznych i tak dalej, no ulega jednak jakiegoś tam zniszczeniu, więc zdecydowałem się wymienić gres na tarasie na deskę kompozytową i tutaj zostały mi jakieś tam elementy takie resztkowe po tym remoncie. Spróbujemy tutaj wykorzystać tą deskę teoretycznie niezniszczalną i odporną na warunki atmosferyczne do konstrukcji naszego domku dla murarek. Wymiar, tak jak powiedziałem, stawię oryginalny, 25 cm. Zaznaczam tutaj 25 na tej desce. Tak, zaznaczymy sobie tutaj linię cięcia. OK. Jedna część daszka odmierzona. To samo zrobimy teraz z drugą deseczką, drugą stroną daszka. 25. 25. Czy to na pewno jest kąt prosty? OK. Linia cięcia została narysowana. Nie wiem, czy skorzystam z tej listewki w środku do połączenia tych dwóch części daszka, ale gdybym miał to zrobić, to na wszelki wypadek też zaznaczę. Ciągle otwieram nie tą stronę, którą trzeba, markera. Tu jest ta grubsza. Więc odznaczę tutaj jeszcze raz, że również 25 cm na tej listewce. 25. OK. Dobra. Mamy linie cięcia zaznaczone. Przystępujemy do wycinania. Do równego przycięcia listewek mam zamiar posłużyć się piłą stołową marki Bosch Professional GTS 635-216. Jest to chyba najmniejsza, taka kompaktowa, powiedziałbym, pilarka stołowa z serii niebieskiej maszyn profesjonalnych. Kupiłem ją z myślą o tym, że no, czasami trzeba coś przyciąć, zwłaszcza na dłuższych odcinkach, równo, głównie z myślą o sztachetkach drewnianych mojego ogrodzenia, które są nietypowe i w hipermarketach budowlanych występują w innym wymiarze, więc w perspektywie kilku lat trzeba będzie je przyciąć wzdłuż, żeby dopasować i przyciąć jakichś innych drobnych, mniej drobnych elementów drewnianych. W internecie możecie znaleźć różne opisy tam, zwłaszcza na niemieckojęzyczne filmiki, gdzie posiadacze tych pił stołowych rozwodzą się na temat ich uruchamiania, jakichś potencjalnych czy też wykrywanych drgań, jakichś dziwnych zjawisk.
nie wiem, ja ją mam od pewnego czasu, praktycznie poza skalibrowaniem po rozpakowaniu nic z nią nie robiłem, jakieś drgania w przełykaniu w niczym mi nie przeszkadzają. Taka pytanie, wątpliwość, ciekawostka, czy właściciele samochodów zastanawiają się nad tym, jak zmniejszyć drgania w momencie rozruchu silnika? No chyba nie. W każdym razie posłużę się tą piłą stołową. Pewnie już zauważyliście, że korzystam ze stołu roboczego, również marki Bosch. Generalnie lubię tą firmę, nie zawiodła mnie jeszcze. Ta piła sprzedawana jest w komplecie za dodatkowe kilkaset złotych ze stołem dedykowanym do piły. Natomiast taki stół uniwersalny, roboczy sprawdza się również doskonale w połączeniu z tą piłą i nie mam tutaj żadnych problemów. Nie muszę kupować oddzielnego dedykowanego do piły stolika, żeby komfortowo pracować. Oczywiście z cięciem piłą wiążą się również jakieś tam ścinki, opiłki, które wypadałoby zbierać. No i wyobraźcie sobie, że kupiłem w tym celu odkurzacz. Niestety świadomie dokonałem takiego wyboru z linii zielonej. On się nazywa Universal WAG 15. Z linii zielonej. Stwierdziłem, że nie ma sensu wydawać grubych kilkuset złotych na odkurzacz profesjonalny z linii niebieskiej. Skoro nie zajmuję się cięciem profesjonalnie, to nie jest jakby źródło mojego dochodu, nie tym zarabiam na chleb. Gdzieś tam skontaktowałem się z jakimś dystrybutorem czy dostawcą, pytając, jaka jest średnica końcówki węża. Okazało się, że jest taka sama. Kupiłem za, już nie powiem ile, dużo, dużo niższą cenę ten odkurzacz zielony. On się sprawdza świetnie, bo jest stosunkowo lekki, po to, żeby coś odkurzyć szybko w garażu, czy miejsce pracy, czy nawet bagażnik samochodu, czy wnętrze samochodu jest świetny. Natomiast moje drobne wątpliwości, czy też obawy, że nie będzie w pełni kompatybilny z linią niebieską, no potwierdziły się. Zobaczcie, ta końcówka tutaj ma taki element wypukły, który zapewne do konstrukcji linii zielonej pasuje, natomiast do konstrukcji linii niebieskiej, mimo tego, że średnica jest taka sama, no niestety nie zaskakuje, tutaj nie ma takiej blokady. Średnica jest ok, ale po puszczeniu tego węża on tutaj nie jest w żaden sposób zablokowany. Tym niemniej, zaraz próbuję zastosować rozwiązanie, które jest na pewno tańsze niż kilkaset złotych różnicy w cenie pomiędzy zielonym odkurzaczem a niebieskim odkurzaczem profesjonalnym, po to, żeby tutaj też w miarę bezproblemowo jakieś tam opiłki z tej piły odciągnąć. Dajcie mi chwilę, zaraz się przygotuję. Żeby rozwiązać problem niekompatybilności końcówki węża serii zielonej Boscha z niebieską, z końcówką niebieskiej serii piły, posłużę się najbardziej niezbędnym i niezawodnym środkiem, który powinien być w każdym garażu czy kąciku Majsterkowicza, w postaci Majsterkowicza. Ta-da! Srebrną taśmą. Zobaczymy, czy mi się uda. Zadanie wykonane. Wąż siedzi elegancko. Na pewno ten kawałek kilkucentymetrowej taśmy jest tańszy niż wynosi różnica między kupnem niebieskiego odkurzacza z linii profesjonalnej do połączenia z piłą stołową linii profesjonalnej. Dobra. Przystępuję do cięcia. Ok. Nadszedł czas na cięcie. Zaraz to będzie bardzo głośno, więc w kolejności włączę odkurzacz, albo nie, jeszcze inaczej. Założę ochronniki słuchu, włączę odkurzacz, włączę piłę i przystąpię do cięcia. Rękawiczki ochronne. Ochronniki słuchu. I naprzód.
sprzęt wyłączony. Deseczki przycięte. Przystępuję do demontażu tego zestawu piła odkurzacz i przystępuję do montażu moich przyciętych dwóch deseczek, z których powstanie daszek domku dla murarek. Deseczki zostały przycięte. W międzyczasie wpadłem też na pomysł małej modyfikacji konstrukcji. Mianowicie z oryginalnej szerokości tej deseczki wynika, ona ma 14 cm. Jeśli drugą połać dachową skróciłem do 12 cm, to uzyskałem dzięki temu taką sytuację, że obie długości teraz po takim złożeniu, ta i ta, mają 14 cm i daszek jest symetryczny. W moim podręcznym składziku wkrętów wszelakich dosyć długo szukałem wkrętu, który umożliwiłby połączenie tej konstrukcji, ale udało mi się znaleźć coś takiego. Także ten wkręt będzie wchodził w jedną deseczkę i tutaj przechodził przez tą wewnętrzne przepierzenie, wzmocnienie konstrukcyjne drugiej deseczki. Teraz próbuję zamontować tą część w stole roboczym, tak żeby nawiercić otwór umożliwiający, potem ułatwiający użycie tego wkręta. Okej, okay. Deseczka zamontowana. Okej, okay. Idę w wkrętarkę. Wkrętarka przygotowana firmy Bosch, jakżeby takiej by innej. Przygotowałem wiertełko takie do drewna długości takiej, żeby nawiercić otwór pod wkręt. Montujemy raz, dwa wiertełko. OK. Teraz myślę, że jeśli wiercę otworek w tym pierwszym wyżłobieniu, to będzie akurat. Może nie jest do końca prostokąty, ale myślę, że wystarczy. Jeszcze jeden. Okay. I ostatni. Wymieniamy teraz wiertło na bit. Co my tu mamy? Krzyżakowy. Tak jakoś powinno być chyba ok. Tak.
odczepiam końcówkę uniwersalną do wiertel. Wystarczy mi to, co mam tutaj na zamontowaniu bitu. Zmieniam obroty oczywiście z wiercenia na wkręcanie, powiedzmy, że na siódemeczkę. Dobra. Spróbujemy teraz te elementy połączyć. Pierwszy wkręt wkręcony. Drugi wkręt wkręcony. I trzeci. Zobaczmy, co nam wyszło. Wydaje się, że daszek jest zmontowany. Kolejną czynnością będzie wywiercenie tutaj otworków, przez które przeciągniemy sznureczek, który będzie montował zasadniczą część, czyli pęk trzciny. Żeby wywiercić otworki do sznurka, który będzie przytrzymywał paczkę trzciny w środku, jednocześnie umożliwiał symetryczne zawieszenie całego domku. Myślę, że jeśli wiercimy to na tej wysokości, w odległości powiedzmy 6 cm od każdej strony, to będzie ok. Dobra. Montujemy wiseczkę. Mieć stabilne środowisko wiercenia. Dobra. Włączymy sobie tą odległość, mało nie ta strona cienki. Teraz będzie koniec. Włączymy sobie tą odległość 6 cm od krawędzi. Czyli to będziemy gdzieś tutaj. Dziesiąteczka. 29, 1, 6, 23. Stosuję troszkę większej średnicy wiertła niż użyłem do nawiercenia otworu do wkrętów. Będzie łatwiej przeciągnąć sznurek. Dobra. Wszystko jest stabilnie. Nic nie przewierca niepotrzebnie. Ok. Tak, lepiej będzie ustawić prędkość nawiercenia. Z jednej strony. Z drugiej strony. Operację powtarzamy na drugą stronę daszka. Gruby. To będzie tutaj. Otwory wywiercone. Myślę, że możemy przystąpić do przygotowania paczki trzciny, czy zasadniczego elementu, w którym, mam nadzieję, nasze pszczołki, murarki oraz inne zapylacze
będą składać jajka. Przystępuję do przygotowania części zasadniczej, czyli tej paczki trzciny wewnątrz. Spróbuję odzyskać część tej trzciny z dotychczasowego domku, dlatego że mam wrażenie, że część tych trzcinek jest zamieszkana, znaczy została wykorzystana do tego, żeby tam złożyć jajeczka. Przy okazji zobaczcie, rzeczywiście już nie było czego ratować. Jakaś pleśń się pojawiła w tym daszku, jakieś inne tutaj. No, to już nie miało większego sensu. Dobra, odkładamy to na bok. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Nie wiem, czy to będzie widać. Słuchajcie, niektóre z tych trzcinek są wypełnione. Są wypełnione. Tu jest zaślepiona kolankiem. Szukamy dalej. Tu ewidentnie coś zamieszkało. Coś zamieszkało w środku tej rurki. W związku z tym nie będę jej wrzucał, jest lekko. To jest butwiała. Wykorzystam ją. Słuchajcie, ja przejrzę te rurki dotychczasowe tej, trzciny. Oczywiście te rozorane też przez ptaszyska wyrzucę, ale być może część się da wykorzystać. Co jest ważne przy cięciu nowych trzcinek? Pierwsza kwestia. Starałem się wybierać trzcinki o takiej średnicy, żeby tam ta pszczoła czy jakiś inny zapylacz miała szansę się zmieścić. To jest jedna kwestia. Druga, muszę dopracować technikę. Nie wiem, czy lepsze będzie do cięcia sekator taki nożycowy. To strasznie rozgada te końcówki. Czy może kowadełkowy? Nie, może kowadełkowy. Następuje lekkie zgniecenie końcówek tej trzciny, ale za bardzo mam pomysł, chyba że może jakiś ostry nóż, żeby ciąć tą trzcinkę tak, żeby nie rozpłaszczać tutaj końcówek. No i kolejna kwestia, jeśli chciałem zachować tą samą długość trzcinek, no to warto tak ją docinać, żeby kolanko, a więc taki ślepy korytarz, kolanko łączące dwie części trzcinki było w środku, tak żeby dać szansę owadom wchodzącym z jednej strony, żeby te kilka centymetrów przestrzeni życiowej tutaj miały, żeby mogły te swoje jajeczka i pożywienie dla późniejszych larw tutaj przechować. Nie będę Was zanudzał samym procesem cięcia. Zobaczymy się ponownie, jak przygotuję mniej więcej tej wielkości pęk nowej trzciny do zamontowania w domu. Pęczek trzciny został przygotowany. Zaskoczony byłem podczas przygotowywania tej trzciny tutaj na mieszkanka dla murarek, ile z tych starych trzcinek zachowało się w całkiem przyzwoitym stanie. Ile z nich w dalszym ciągu jest jeszcze zasklepionych? Być może prawdopodobnie tam są jakieś właśnie złożone jajeczka i na wiosnę wykują się z nich młode murarki. Jak chciałem tą trzcinę, przypomniałem sobie taki epizod z naszego drugiego wolontariatu. Otóż chcąc być dobrze przygotowany do tego budowy tych domków dla murarek, sięgnąłem do internetu, do Wikipedii, do innych źródeł. Przygotowałem sobie na kartce A4 taką skrótową informację, co to są murarki, jak, w jakich porach roku one funkcjonują, że są bardziej wydajne od tradycyjnych pszczół miodnych i tak dalej, i tak dalej. Taką informację A4 sobie przygotowałem, wsadziłem w koszulkę foliową z myślą taką, że jak będą przychodzić zainteresowani ludzie, żeby budować te domki, to im tą informację przedstawię, dam do ręki, żeby się zapoznali. No i wyobraźcie sobie, że to był sam początek tego festynu, tej imprezy, piękny słoneczny poranek. Przyszły trzy sympatyczne panie, które przy mojej pomocy zbudowały ten dom dla murarek, zapoznały się z wielkim zainteresowaniem, z tą przykładową informacją i upłynęły się, jak zniknęły jak kamfora, razem z moją przygotowaną informacją. Także pozdrawiam serdecznie, sympatyczne panie, było bardzo miło. Niestety, na skutek ich akcji już pozostali, w cudzysłowie klienci, ludzie zainteresowani działaniami ekologicznymi, już tej informacji nie mogli ode mnie uzyskać. Dobrze, mamy przygotowaną trzcinę, mamy daszek,
Spróbujemy teraz to wszystko połączyć przy pomocy linki. Ja tu mam jakieś takie ścinki paracordu. Jest to linka z tworzywa sztucznego, w związku z tym niezniszczalna, powinna długo wytrzymać. Spróbuję to jakoś tutaj tak poprzeplatać, żeby uzyskać jednocześnie uchwyt dla tej trzciny i z drugiej strony element taki na zewnątrz, który potem da się wykorzystać w formie jakiejś pętli do zaczepienia tego domku na mojej konstrukcji drewnianej. Przewlekam ten paracord tutaj przez wywiercone otworki. Nie jest to takie proste, ale jednak wykonalne. Teraz tutaj od wewnątrz. Ok. Linka jest przeciągnięta. Jakoś tak to będzie sobie wisiało. Teraz spróbujemy tutaj umieścić tą naszą paczkę, czy też pęk trzciny. No, wymaga to odrobinę zręczności i synchronizacji. Jestem dobrej myśli. Ok. Ściągam tą linkę. Tak, by to się mogło trzymać. Teraz spróbuję tutaj uzyskać troszeczkę więcej tej linki, żeby jakiś uchwyt na zewnątrz zaistniał. Ok, myślę, że jeśli to zawiążemy, to będzie jakiś uchwyt. Dlatego przyczepię odzyskaną linkę, którą oryginalnie poprzedni domek był przywiązany do belki mojej konstrukcji i myślę, że to by nam wystarczyło. A przy okazji taka ciekawostka, słuchajcie, tutaj sobie oprzepnę tą linkę. Taka ciekawostka, najlepszym narzędziem do cięcia tej trzciny okazały się nie nożyczki, nie sekator nożycowy, nie sekator kowadełkowy, tylko dremelek. Umożliwił cięcie, czy też obcinanie końcówek trzcinki bez zgniatania tej końcówki. Nie wiem, czy to nie jest używanie troszeczkę armaty do zastrzelenia muchy. Tym niemniej sprawdził się wyśmienicie. No dobrze. Ja proszę sobie za chwilę jakoś ogrzeję te końcówki paracordu, żeby mi się nie strzępił. Potem przywiążę tą linkę i będziemy montować domek na zewnątrz. Słuchajcie, do ogrzania końcówki paracordu posłużę się taką opalarką. Wszystkim szczerze polecam. Nie to, żebym jakieś tam preferencje do makity, poza tym mój drugi sprzęt, oprócz aeratora, wertykulatora tej firmy, ale rzeczywiście szybko się nagrzewa, jest stosunkowo cicha, ma program jakiegoś tam chłodzenia po użyciu, więc jest to fajniejsze narzędzie niż jakieś tam opalanie tego zapałką czy zapalniczką. Ten sprzęt na pierwszym biegu
sam wchodzi swoją tutaj tą końcówkę. Teraz trzeba pomyśleć, jak to fajnie związać, żeby było dobrze. Jakimś tu wspaniałym węzłem się posłużyć. Ok, może nie będę tego wiązał razem, tylko zwiążę te dwie końcówki najbardziej niezawodnym węzłem. Niezawodnym. Węzłem płaskim. Ok. Te końcówki są związane. Teraz jeśli to jest równo, prawie. Teraz lepiej. Czyli ten domek może wtedy takiej postaci sobie wisieć. Odzyskana linka, sznurek. Ok. I teraz taką konstrukcję, czy takie mocowanie wykorzystam do tego, żeby ten domek powiesić na zewnątrz w moim kąciku owocowo-kompostownikowym. Mamy koniec stycznia, warunki ekstremalne, śnieg z deszczem, nie jest zbyt ciepło, robi się troszeczkę już ciemnowo. Tym niemniej, czy jest to za wcześnie dla bulwarek, które pojawią się gdzieś, nie wiem, w kwietniu, w maju, prawdopodobnie chyba do końca czerwca będą funkcjonować. Tym niemniej, te jajeczka zostały tam złożone w poprzednim sezonie, niech tam sobie w swoim normalnym cyklu funkcjonują. Ja ten domek zawieszam i zaraz uciekam, bo rzeczywiście robi się niefajnie. To było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Na razie.